Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, koledzy parlamentarzyści, samorządowcy, panie i panowie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to spotkanie w tą popołudniową, piękną niedzielę. Myślę, że wszyscy z państwa zjawili się tu z potrzeby serca i po prostu w trosce o naszą ojczyznę, o nasz kraj, a także w trosce o nasze Podkarpacie i takie miejsca jak Dębica. Ja oczywiście, tak jak pan poseł tutaj na początku zaznaczył, jestem marszałkiem od niedawna i nie jestem jak gdyby, że tak powiem, marszałkiem z tego powodu, że chciałem, z tego powodu, że ktoś sobie to jakoś wymyślił albo że tak powiem, ukartował, ale jestem marszałkiem z powodu wydarzeń, które się dotknęły nasze województwo i trzeba wprost to nazwać, żeby te działania czy korupcyjne, czy obyczajowe, które prowadziły po prostu do bardzo złej sytuacji. I stało się tak, proszę państwa, że w obliczu tych kłopotów, tych problemów Prawo i Sprawiedliwość podjęło się prowadzenia tego województwa w tej trudnej, skomplikowanej, negatywnej sytuacji. I nie będę do tego już wracał w szczegółach, ale chcę powiedzieć, że podjęliśmy się tego i podjęliśmy się także odpowiedzialności, która z tym się po prostu wiąże. Ja obejmując ten urząd i powiedziałem moim kolegom, i oni też do mnie się z takimi rzeczami zwracali, to żeśmy sobie, że tak powiem, powiedzieli, bo politycy muszą się wzajemnie też komunikować, że zmienimy styl i sposób sprawowania władzy w samorządzie województwa podkarpackiego. Zmienimy styl uprawiania polityki, dlatego że politycy czasami czynią rzeczy dziwne, a potem się dziwią, że społeczeństwo ich negatywnie ocenia, prawda? Sami sobie często, ja nie mówię o mojej formacji, ale mówię o tych formacjach, które jak gdyby odeszły w niesławie od rządzenia naszym Podkarpaciem, dziwimy się często, że takie są złe oceny. Ostatnie wydarzenia związane z tym przejęciem władzy, jak i z ukonstytuowaniem się władz Sejmiku Województwa Podkarpackiego stały się już faktem. Przewodniczącym Sejmiku jest pan Wojciech Buczak, też członek Prawa i Sprawiedliwości, także widzą państwo, Prawo i Sprawiedliwość przejęło w pełni władzę i jeszcze raz powiem, w pełni odpowiedzialność za sprawowanie władzy w naszym województwie i za rządzenie w tym województwie i kierowanie go w tych najbliższych latach, najbliższym roku do końca kadencji. Oczywiście nie chcieliśmy i nie było naszym życzeniem to, aby brać, że tak powiem, władzę w Sejmiku w pełni. Powiedzieliśmy, że opozycja może wziąć dwóch wiceprzewodniczących. Ja jako przedstawiciel i przewodniczący zarządu województwa podkarpackiego, pięcioosobowego organu, prosiłem o to, aby opozycja objęła swoim rządzeniem komisję rewizyjną, aby patrzyła temu zarządowi i mnie na ręce, aby sprawdzała, jak pracują nasi urzędnicy, jak wszystko się odbywa dobrze czy źle, żeby byli takimi recenzentami. Niestety mogę powiedzieć, że ci, którzy są i w PSL-u, i w SLD, i w Platformie, nie zgodzili się, nie wyrazili zgody na wzięcie chociaż takiej odpowiedzialności jak kontrola z opozycji sprawującego władzę marszałka. Niestety stchórzyli. To mówię wprost tu państwu. Taka była sytuacja, taki jest mój odbiór i taki jest mój komentarz. I w związku z tym stało się tak, że wszystkie komisje, wszyscy wiceprzewodniczący pochodzą oczywiście z Prawa i Sprawiedliwości, z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że jak ktoś nie chciał, a my chcieliśmy, to po prostu tak musiało się stać. Opozycja ma swoje prawa i ma swoje także obowiązki. Taka jest rzeczywistość w sprawowaniu władzy w systemie demokratycznym. Ja jako senator przez dwie kadencje byłem w opozycji i też oczywiście zabierałem głos, krytykowałem, postulowałem, wnosiłem rzeczy i tak samo czynią to moi koledzy dzisiejszego dnia na komisji, na opozycji też spoczywa odpowiedzialność za kreowanie pomysłów, za kreowanie pewnych przedsięwzięć. Kwestia, żeby ci, którzy rządzą, rozpatrywali to jest dobre, złe i się do tego odnosili, a nie tak jak my się spotykaliśmy, odrzucane jest wszystko, jeżeli chodzi nawet o przecinek, jeżeli zgłosi opozycja, to przecinek, prawda, polonista by powiedział, że musi być, ale rządzący mówią nie i głosują po prostu inaczej. Taką mamy demokrację w wykonaniu rządzących dzisiaj w kraju i tak samo było po prostu w Sejmiku, ale od
27 maja, czyli niespełna 2 miesiące, to się po prostu, proszę Państwa, zmieniło. Chcemy sprawować tę władzę transparentnie, chcemy sprawować tę władzę w konsultacji z samorządem, z obywatelami, z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami, z ich po prostu strukturami, oczywiście z wszystkimi, którzy mają wpływ na to, co może się w Podkarpaciu dobrego stać. Na tej sesji, oprócz oczywiście tego ukonstytuowania się, wybrania przewodniczącego, rozpoczęliśmy debatę nad strategią województwa podkarpackiego, nad bardzo ważnym dokumentem. Dokumentem, ktoś mógłby powiedzieć, który jest położony na półkę, którym jest trochę zapisów, lepiej lub gorzej napisane w języku polskim, z jakimś tam też może nową mową brukselską, ale chcę powiedzieć, że tak nie jest. Ten dokument ma naprawdę duże znaczenie i będziemy ten dokument popularyzować wśród mieszkańców, będziemy robić spotkania po jego uchwaleniu, bo były też spotkania i są, które są tak zwanymi konsultacjami społecznymi i będziemy patrzeć na to, co z tego dokumentu wynika dla Dębicy, dla powiatu dębickiego, dla Podkarpacia, dla słabszych obszarów, które w naszym województwie są. Chcemy, aby ten dokument był wewnętrznie zrównoważony i myślę, że tak się stanie. Jego jakość poprawia się z tygodnia na tydzień i po prostu 26 sierpnia będzie taka sesja, mam nadzieję, że wszystko się uda do tego czasu zrobić, kiedy przyjmie sejmik tą strategię. Ta strategia ma być przyjęta też w takim no, konsensusie maksymalnym. No, nie da się, żeby wszyscy się co do jednego obywatela w Podkarpaciu, czy każdy polityk, żeby się nią podpisał, ale chodzi nam o to, żeby to jak największa ilość powiedziała tak, dobra strategia, dobre zapisy i teraz dalej pracujemy nad projektami, które są i z tej strategii powinny wynikać. Ogłosiliśmy także w dniu też sejmiku Zarząd Województwa podjął uchwałę, której prosi wszystkie instytucje, samorządy, przedsiębiorców o zgłaszanie najważniejszych projektów z ich punktu widzenia, które powinny być realizowane w kolejnych, następnych latach. Mówimy tu oczywiście i będą one wspierane i z budżetu, z różnych instytucji finansowych i też w głównej mierze z środków europejskich, z nowej perspektywy finansowej, tak to się dosyć magicznie nazywa, ale trzeba tego używać, bo takie sformułowania są. I te najważniejsze projekty będą wkładem do mandatu negocjacyjnego, jaki otrzyma Zarząd Województwa Podkarpackiego i z tym mandatem, z tym składem, wkładem projektów, z argumentami, z uzasadnieniami pojedzie do Warszawy. Nie pojedzie do Warszawy, żeby protestować, nie pojedzie do Warszawy, żeby tam strajkować, tylko pojedzie negocjować tak zwany kontrakt regionalny. Tak to się będzie nazywało i tak się to nazywa w tym nowym systemie wdrażania polityki rozwojowej, polityki regionalnej. Chcemy, aby te przedsięwzięcia, bo tak możemy mówić, nie projekty, były ważnymi, składającymi się z wielu elementów działaniami, projektami. To nie może być projekt z miejscowości A do miejscowości B droga. To musi być kilka obszarów w tej sprawie uruchomionych. Musi być uruchomiona edukacja, przedsiębiorczość, musi być uruchomiony transport, komunikacja kolejowa, drogowa. Musi być wiele obszarów poruszonych w tym przedsięwzięciu, aby realizacja i zakończenie tego projektu dawało taki zintegrowany efekt w postaci takiego impulsu rozwojowego do danego obszaru, a oczywiście też w skali województwa to się potem przełoży. I myślę, że zaczynamy nadrabiać te zaległości, które były, bo najlepiej jest, że strategia jest, prawda, uchwalona, urzędnicy, którzy ją opracowywali, mogą teraz zająć się projektami, mogą się zająć regionalnym programem operacyjnym, mogą się zająć innymi czynnościami, które są potrzebne do sprawowania władzy samorządowej w województwie. No tak niestety nie jest. Tutaj mamy tą zaległość w tej strategii, opóźnienie, bo ja mówię, najlepiej by było, żeby to było osobno. Dzisiaj musimy równolegle nad tymi dwoma, kilkoma dokumentami naraz pracować, ale damy sobie radę. Myślę, że doświadczenie zarządu i moje, i także radnych sejmiku umożliwia nam taką pracę, takie procedowanie. Oczywiście wielką zaległością, można powiedzieć, to już zaniechaniem, była sprawa nieuruchomienia naboru tych projektów do tego mandatu negocjacyjnego. Naprawdę to była duża zaległość. Ostatnio też, jak Państwo być może słyszeli, rozmawiamy w Warszawie o uruchomieniu dodatkowych środków na program operacyjny Polska Wschodnia
związanych z infrastrukturą kolejową. To w dużej części się łączy także tutaj z miejscem, które się nazywa Dębica. 60% środków przyszłej tej perspektywy finansowej w stosunku do całości środków przeznaczonych na infrastrukturę transportową ma być przeznaczone na kolej. Dziś Polska tych środków, które ma, nie wykorzystuje na transport kolejowy i grozi, że zwrócimy wielkie pieniądze, prawie 4 miliardy do Brukseli, bo nie zdążymy tego wykorzystać. A dzisiaj jest niecałe 40% skierowane, a w przyszłej perspektywie ma być, przepraszam, 30%, a w przyszłej perspektywie ma być 60%. Być może w negocjacjach te proporcje się zmienią, ale trzeba się do tego przygotowywać. I tak to wygląda, że te dodatkowe środki pani minister rozwoju regionalnego zdecydowała się do Polski Wschodniej dać. My musimy przygotować do tego projekty. Najważniejszym przedsięwzięciem, chociaż mieliśmy trzy, rozpatrywaliśmy, czy zrobić połączenie, udrożnić połączenie komunikacyjne na Słowację, czy udrożnić i zmodernizować tor kolejowy do Lublina, czy wreszcie do Warszawy. Z tych trzech wybraliśmy kierunek do Warszawy. Między innymi dlatego, że Podkarpacie i stolica województwa Rzeszów jest ostatnim miastem w Polsce, które nie ma bezpośredniego, szybkiego połączenia do Warszawy. Jedziemy albo przez Lublin, albo przez Kraków, prawda? I to dokładamy tam ile godzin, to Państwo, co podróżują koleją, wiedzą. I stąd zdecydowaliśmy się na taki kierunek i w tej chwili trwają bardzo intensywne przygotowania w tej sprawie. Zresztą takich problemów, proszę Państwa, jest więcej. Ostatnio z inicjatywy i Pana posła, i Pana starosty Władysława Bielawy odbyło się spotkanie tutaj na węźle autostradowym, prawda, koło Zawady, Rzeźnicy, czy jak tam bliżej powiemy, tu z tym lokalizowanym, i oto jak gdyby spotkaliśmy się z taką sytuacją, że nie dość, że ten wjazd na autostradę jest niegotowy i może się tak okazać, że za chwilę tam już, podobno tam już niektórzy szybciej albo wolniej tą autostradą różnymi pojazdami jeżdżą, prawda, dla jakiejś tam zabawy czy coś tam, ale po prostu to połączenie i ten wjazd na autostradę jest niedrożny, a ponadto jest obarczony wielkimi błędami, które trzeba będzie naprawić, bo po prostu wprost wjeżdża ten zjazd autostrady z zabudowania w obszary, w którym jest bardzo, bardzo dużo zabudowań, gospodarstw, ludzie tam mieszkają i po prostu nie można sobie wyobrazić sytuacji takiej, jak jest pod Rzeszowem, że są dwa ronda, autostrady jeszcze nie ma, jest tylko 10 km obwodnicy, a tam stoją prawie takie samej długości korki, żeby na tą autostradę, kawałek autostrady wjechać, prawda? Tak to projektowo i tak to logicznie po prostu pomyślano. Stąd też takich miejsc w Podkarpaciu, jak właśnie o tym spotkaniu, co pan starosta z posłem zorganizowali, mówię, jest w Podkarpaciu 12. To nie jest tylko ten wasz problem, jest 12. I ten problem został w ogóle porzucony. Dzisiaj my byśmy chcieli, żeby w strategii w ogóle nie było napisane autostrada A4. Tak miało być. Miały po prostu te autostrady już być, prawda? A dzisiaj, że nie dość, że nie ma tych autostrad, to jeszcze jest problem z dojazdami, wjazdami na te autostrady. Jest to wielki problem i dlatego podaję tu Państwu kilka przykładów, którymi się musi samorząd województwa zająć. To nie do końca jest nasza kompetencja, prawda? Ale my jako gospodarze tego województwa, ja jako gospodarz województwa nie mogę się zgodzić na to i nie mogę stać obojętnie i milczeć, kiedy w województwo wlała się wielka, szeroka rzeka, a ludzie z jednej strony na drugą nie mogą przejechać, prawda? Bo to się wtedy zmieniają i procesy społeczne, i procesy gospodarcze, i procesy socjologiczne. Przecież trzeba na to tak właśnie patrzeć, a nikt się tym nie przejmował. Przejścia dla zwierząt są i są już zbudowane, ale wjazdu na autostradę w wielu miejscach jeszcze po prostu nie ma. Ale oczywiście ja uważam, że też te przejścia są potrzebne, żeby nie było tak, że tutaj neguję to, co tam osoby, że tak powiem, które projektowały, zrobiły, bo to też z jakichś potrzeb wynika, ktoś to analizował, ktoś się na tym pochylał, ale o innych problemach naprawdę trochę zapomniał. To jest domena państwa, ale my niestety musimy, o już poseł daje sygnały, że muszę kończyć, dobrze, ale my musimy niestety to widzieć, znaczy nie niestety, tylko widzimy to i chcemy to po prostu zmieniać i poprawiać. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję za tą możliwość spotkania i rozmowy. Oczywiście to w takim ekspresowym tempie. Powiem Państwu tak, niecałe 2 miesiące jestem tym marszałkiem i nie tak dawno jeszcze sprawowałem funkcję senatora, także niektórzy dzisiaj się witając, raz, że mi gratulowali, a dwa, że się trochę mylili, ale to myślę, że jest też miło.
I chcę Państwu powiedzieć, że byłem 3 razy wybierany na senatora i oczywiście otrzymywałem gratulacje, ale jeżeli powiem, jaka była ilość i suma tych gratulacji, które po wyborze na marszałka dostałem, to chcę Państwu powiedzieć, że to była większa ilość niż wszystkie 3 wybory na kadencję. Ale ona w moim odczuciu nie wynikała dlatego, że Władysław Ortyl został marszałkiem, ale wynikała z potrzeby zmian. Z potrzeby zmian, które się dokonały w naszym województwie podkarpackim i myślę, że się dokonają także w kraju. Tego Państwu życzę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Mamy dyscyplinę czasową, dlatego musimy skrócić troszeczkę wypowiedź. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana prezesa Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, okręgu nr 23, pana Stanisława Orzoga. Bardzo proszę. I panie prezesie, proszę mówić głośno, bo nie wszyscy słyszą w holu i tam poza salą. Niestety próbujemy jakiś głośnik zamontować, jeszcze jeden, ale nie wiem, czy to nam w najbliższym czasie uda. Bardzo proszę. Mam nadzieję, że ten głośnik przed zakończeniem spotkania się uda zamontować. Koledzy posłowie z Jankiem, panem posłem miejscowym na czele, koleżanki i koledzy samorządowcy, z pierwszym samorządowcem województwa podkarpackiego, Władysławem Ortylem, marszałkiem województwa, panem starostą, panem burmistrzem na czele. Szanowni Państwo, krótko o sprawach bardzo związanych z wypowiedzią mojego poprzednika. Bardzo pięknie mówił o strategii, piękny dokument. Gratuluję tego opracowania i poprawienia w przeciągu praktycznie miesiąca czasu od momentu, gdy zostałeś marszałkiem. Na strategię, na kontrakt terytorialny, na regionalny program operacyjny liczą wszyscy. Przede wszystkim liczą pieniądze, możliwości samorządowcy. To samorządowcy zmieniali obraz tej ziemi, naszej pięknej podkarpackiej ziemi, realizując wiele przedsięwzięć, ale na realizację każdego przedsięwzięcia potrzebne są pieniądze. W nowej perspektywie finansowej samorządom generalnie potrzeba około 65 miliardów złotych na udział własny. Szanowni Państwo, w 2007 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę, samorządy terytorialne były zadłużone na kwotę 24 miliardy 400 milionów złotych. 24 miliardy 400 milionów złotych. Na koniec ubiegłego roku dług samorządów terytorialnych wynosił ponad 70 miliardów złotych. Szanowni Państwo, skąd się to wzięło? Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych, samorząd, zaciągając dług w formie pożyczki, kredytu, emitując obligacje, mówię o długu długoterminowym, czyli wykraczającym ponad rok budżetowy, 100% tych pieniędzy musi przeznaczyć na wydatki majątkowe. W przypadku budżetu państwa, z długu publicznego sektor rządowy przeznacza na wydatki majątkowe około 5%, a 95% przejada. Na przestrzeni ostatnich lat samorząd był największym inwestorem. Natomiast od 2010 roku wydatki majątkowe z roku na rok spadają. W roku ubiegłym ten spadek wydatków majątkowych, jedni mówią bliżej, drudzy dalej, gdzieś trzeba się znaleźć po środku. Od 2010 roku, kiedy wydatki majątkowe w przypadku sektora samorządów były największe, systematycznie co roku te wydatki, czyli proces inwestycyjny samorządów, tworzenie nowych miejsc pracy, mnożenie produktu krajowego brutto, mnożenie dochodu narodowego spada. W ubiegłym roku ten spadek był prawie 20%.
Pytanie dlaczego? Szanowni Państwo, 4 kadencje byłem samorządowcem. Byłem 2 kadencje prawie burmistrzem, 2 kadencje starostą. 3. kadencję jestem parlamentarzystą. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam tu kolejny raz, a często z trybuny sejmowej, że ten rząd Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego jest najbardziej antysamorządowym gabinetem od 1990 roku. Szanowni Państwo, jeśli wejdzie w życie zapis ustawy o finansach publicznych odnośnie indywidualnego zadłużenia, czyli sławetne artykuły 242-243, samorządy, panie marszałku, nie będą w stanie przerobić tych pieniędzy, przyjąć tych pieniędzy. Jeśli wejdą w życie te 2 artykuły, według Ministerstwa Finansów około 720 samorządów nie będzie w stanie uchwalić budżetu. Szanowni Państwo, dodam do tego, co powiedział pan marszałek odnośnie wykorzystania środków unijnych. 2 części budżetowe. Informatyzacja. Zostało przez rząd wykorzystane nie więcej niż 50% środków w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o inną część bardzo istotną, część 83, rezerwy budżetu państwa na wiązanie środków, na realizację zadań tych ze środków unijnych, też niewiele ponad 50%. Polska nie jest w stanie wykorzystać nawet tych środków, ale nie mówmy, że są to do końca środki pomocowe, bo trzeba pierwsze wpłacić do budżetu Unii Europejskiej, ażeby później odzyskać. Szanowni Państwo, szanując Państwa czas i prosząc tutaj kandydata na senatora w tym okręgu w wyborach uzupełniających 8 września, zakończę kilkoma zdaniami. Jeśli nie zmienimy Polski, nie zmienimy rządu i jego nastawienia do samorządu terytorialnego, szanowni Państwo, nie możemy liczyć na to, że sytuacja gospodarcza Polski również się poprawi. Dokonaliśmy zmian w samorządzie województwa podkarpackiego, zmian dobrych, zmian, które służą interesowi tego regionu. Dokonajmy zmian w naszej ojczyźnie. I pierwszym takim krokiem to jest 8 wrzesień. Zadbajmy o to wspólnie, ażeby poprzez frekwencję, poprzez wybór Prawa i Sprawiedliwości, kandydata Prawa i Sprawiedliwości, pokazać rządowi, że z taką metodą, takim sposobem rządzenia, z takim podejściem do naszej pięknej ziemi podkarpackiej my się już nie godzimy. Natomiast z upoważnienia pana prezesa praktycznie informuję samorządowców, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie inicjatywę zmierzającą do wydłużenia, przesunięcia czasu wejścia w życie tych 2 artykułów, o których mówiłem, ustawy o finansach publicznych, bo nie można dopuścić do draństwa. Nie możemy, samorządowcy i wszyscy, zgodzić się na to, że jeśli sektor samorządowy w długu publicznym partycypuje w wielkości 6,7%, to niejaki minister Rostowski zmusza samorząd, ale samorząd to nie marszałka, nie starostę, nie burmistrza, tylko wspólnotę samorządową do płacenia za beztroskę, bezmyślne wydawanie środków finansowych. Szanowni Państwo, w okresie ostatnich 5 lat administracja rządowa, ministerstwa stać było na wypłacenie sobie 470 milionów złotych, a nie stać na wsparcie praktycznie będącej w stanie zapaści służby zdrowia czy opieki społecznej. Serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o zabranie głosu
pana Zdzisława Pupę, kandydata do Senatu w wyborach uzupełniających, które, jak wspomniałem, odbędą się 8 września tego roku. Proszę bardzo. Szanowny panie pośle, szanowni gospodarze dzisiejszej uroczystości, szanowni parlamentarzyści, panie burmistrzu, panie marszałku, panie starosto, wszyscy zebrani tak zacnie i szanowni elegancko przywitani przez gospodarza dzisiejszej uroczystości. Tak się złożyło, że dzisiaj staję przed państwem jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na senatora Rzeczpospolitej Polskiej po marszałku, można powiedzieć, Władysławie Ortylu. Marszałek Władysław Ortyl, ratując honor województwa podkarpackiego, podjął się trudnego zadania. Zadania przejęcia władzy i działania na rzecz województwa podkarpackiego w sposób jak najsolidniejszy, jak najskuteczniejszy, jak potrafi. To zadanie nie jest łatwe, które stanęło przed nim, które Prawo i Sprawiedliwość postawiło. Jest to wyzwanie bardzo duże, bardzo odpowiedzialne, ale życzymy mu i mamy nadzieję, że temu zadaniu sprosta. Jeżeli chodzi o moją osobę, Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński, obecny tutaj, zdecydowali, żebym kandydował na senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Taką decyzję podjąłem i wspólnie tutaj proszę was, szanowni państwo, abyśmy podjęli wysiłek. Wysiłek zmierzający do tego, że pokażemy tym, którzy dzisiaj rządzą, tych, którzy skompromitowali nasz podkarpacki samorząd, że trzeba inaczej, że trzeba podjąć w sposób odpowiedzialny sprawy i losy naszej ojczyzny. To, że ja kandyduję, to nie znaczy, że jest to tylko moją zasługą, tylko moją chlubą, moją chwałą. Staję w pokorze przed państwem, w postawie również służby i proszę o wsparcie, o decyzje i działania, które pozwolą Prawu i Sprawiedliwości, w tym mi, uczestnicząc w tych wyborach, pokazać, że tutaj, na Podkarpaciu, w Dębicy, w mieście wspaniałych ludzi, jesteśmy w stanie wygrać te wybory również po raz kolejny w Polsce, jako kolejne miasto w Polsce. Będąc i pracując tutaj w Urzędzie Miasta, poznałem wiele wspaniałych ludzi. Poznałem również problemy miasta, poznałem również bolączki was mieszkańców. Wiem, że dotyka was bezrobocie. Wiem, że dotykają was różne problemy związane z codziennym funkcjonowaniem. Ważną rzeczą jest to, aby bezpieczeństwo ekonomiczne wszystkich rodzin było właściwie zabezpieczone. Rzecz polega na tym, że takiej gwarancji, takiej pewności nie mamy tutaj zupełnie. Dlatego niezmiernie ważne jest to, abyśmy po raz kolejny pokazali, że na Podkarpaciu te wartości, Bóg, honor i ojczyzna są nam nie obce. Są z nami kombatanci, ludzie, których spotykam na wielu uroczystościach w Dębicy. Ludzie, którzy swój czas, swój krew, nierzadko krew poświęcili po to, aby się nam lepiej żyło. Nie możemy tego kapitału zmarnować, nie możemy tego dorobku pokoleń zmarnować. Szanowni państwo, mieszkańcy Dębicy i okolic, i powiatu dębickiego, jestem do państwa dyspozycji i myślę, że wspólnymi siłami pokażemy, że Prawo i Sprawiedliwość zwycięża, że Prawo i Sprawiedliwość idzie po władzę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie przejmowała władzę i będzie tę władzę sprawowała dla dobra ojczyzny, dla dobra narodu, a nie dla dobra koterii, które tworzą się, o których wszyscy widzimy i znamy. Jest tak, poeta powiedział takie zacne, znamienne słowa. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ducha. Niechże duch twój stąpi i śpiących niech obudzi. Tego bym sobie i państwu życzył. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo byłemu panu senatorowi i miejmy nadzieję przyszłemu, znaczy jesteśmy przekonani, że przyszłemu senatorowi Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni państwo, i nadeszła chwila długo oczekiwana przez państwa wszystkich. Za chwileczkę wejdzie premier, były premier i miejmy nadzieję, jestem przekonany, przyszły premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan prezes Jarosław Kaczyński. Powitajmy bardzo serdecznie pana prezesa. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Siadajcie Państwo. Dziękuję. Dziękuję naprawdę. Siadajcie Państwo. Powtarzam, muszę jeszcze raz podziękować tym razem za to, że Państwo w takiej liczbie zechcieli w niedzielny, piękny wieczór się tutaj zjawić. To naprawdę bardzo dobrze świadczy o tym, jak tutaj obywatele są zaangażowani w sprawy społeczne. Sprawy społeczne, które naprawdę dzisiaj są istotne. W historii zdarzają się takie okresy, że się właściwie nic nie dzieje. Można powiedzieć, historia stoi. A są takie okresy, w których można powiedzieć, historia ruszyła z miejsca. I wydaje się, że my jesteśmy w tej chwili przynajmniej blisko takiego momentu, w którym będzie można powiedzieć, że historia ruszyła z miejsca. Ale zawsze tak jest, że te wielkie wydarzenia historyczne dzieją się poprzez sprawy konkretne. Często nawet sprawy wydawałoby się dosyć drobne. Zwolniono ze Stoczni Gdańskiej jedną osobę, znaną tam co prawda i bardzo szanowaną, panią Annę Walentynowicz, dziś już świętej pamięci, poległą, przypominam, w katastrofie smoleńskiej. No i od tego zaczęły się wydarzenia, które naprawdę wstrząsnęły nie tylko Polską, nie tylko Europą, ale całym światem. Cały świat patrzył wtedy na Gdańsk. Dzisiaj może tego typu wydarzeń nie ma, ale mamy do czynienia z czymś szerszym, z szeregiem różnych wydarzeń, które składają się na to, co można określić jednym słowem – kryzys. Kryzys naszego życia ekonomicznego, kryzys naszego życia społecznego, kryzys naszego życia państwowego. I to kryzys poważny. Kryzys, na który trzeba jakoś zareagować. Trzeba coś w Polsce zmienić, bo jeżeli niczego w Polsce nie zmienimy, jeżeli będzie tak jak dotychczas, to przyjdzie nam żyć w takim trwałym kryzysie. A to jest złe życie, to jest życie, można być tego zupełnie pewien, coraz gorsze. I to jest taka droga w dół zarówno dla całego narodu, jak i droga w dół dla poszczególnych rodzin, dla poszczególnych obywateli. Ta droga w dół to jest też bardzo często droga ucieczki gdzieś na zachód do pracy, ale pamiętajcie, w ogromnej większości wypadków ta praca to jest praca marna, a Polacy dostają dzisiaj najniższą stawkę ze wszystkich narodów w Londynie, mimo że na pewno nie jesteśmy najgorzej przygotowani do pracy, bo przecież szczególnie to młode pokolenie Polaków jest dobrze wykształcone. I też należałoby się nad tym zastanowić, dlaczego tak jest, dlaczego Polacy są tak mało pewni siebie, dlaczego nie walczą o swoje pozycje, dlaczego nie potrafią zdobyć nawet tego, co zdobywają przedstawiciele narodów afrykańskich. Krótko mówiąc, proszę Państwa, mamy kryzys i oczywiście mamy takich, którzy mówią, kryzys to siła wyższa, a w ogóle to Polska z kryzysu wychodzi obronną ręką. No, gdyby tutaj stał pan Rostowski albo tu z drugiej strony pan Tusk, to powiedzieliby tak, no przecież Polska od 2008 roku uzyskała 18% wzrostu PKB, czyli dużo lepiej niż inne kraje w Europie. Niektórym w tym czasie w ogóle prawie nie wzrosło, a inne, jeżeli nawet jakiś wzrost uzyskały, to mniejszy. Otóż ja pozwolę sobie tutaj użyć takiego porównania z rodziną. Ta rodzina nieźle zarabia, pracują, mają dobrze, wzrasta im, no i w pewnym momencie te dochody zaczynają się zmniejszać. I mogą postępować rozsądnie, zacząć jakoś szukać nowej pracy, lepszej, trochę oszczędzać, no ale mogą też pożyczać. I mogą powiedzieć po 5 latach, no przecież jest dobrze, wydaliśmy w ciągu tych 5 lat dużo więcej niż przedtem. Stopa życiowa nam się poprawiła o 18%. Tylko że nie dodają tego, że mają dzisiaj ogromny dług. A proszę Państwa, polityka tego rządu to właśnie była polityka takiej rodziny. Zaczęła się trochę trudniejsza sytuacja, wcale nie taka znowu bardzo trudna dla Polski, bo Polska
na ten kryzys była pod wieloma względami bardzo odporna. Mogę odpowiedzieć, jeżeli będą takie pytania konkretnie, dlaczego tak było, ale powtarzam, polska gospodarka jest generalnie na ten typ kryzysu bardzo odporna, ale zamiast zacząć tutaj racjonalną działalność taką, jaką powinien podjąć ktoś, kto przywodzi takiej właśnie rodzinie, która znalazła się w tej sytuacji, to zaczęto pożyczać. W 2008 roku jeszcze żadnego kryzysu nie było. My doprowadziliśmy prawie do równowagi budżetowej. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale jakby ktoś pytał, to oczywiście mogę powiedzieć, na czym to polegało. A od razu się bardzo deficyt w 2008 roku, mimo że było 5% wzrostu, od razu bardzo wzrósł. W 2009 roku to już gwałtownie wzrósł, prawie do 100 miliardów złotych. W 2010 było 111 miliardów złotych. Później to troszkę zmniejszono, troszkę to opanowano, a dzisiaj znowu do góry. Mówi się, pisze w prasie o tym, że będzie 51 miliardów deficytu budżetowego. Ale proszę nie mylić deficytu budżetowego z deficytem finansów publicznych, bo on będzie z całą pewnością znacznie większy. Znów to będą bardzo wysokie sumy, znów to będzie wysoki udział w PKB. Czyli krótko mówiąc, ta władza nie potrafiła w sytuacji trudniejszej, nieco tylko trudniejszej niż przedtem, robić nic innego niż pożyczać. Nie mieli żadnej recepty, mimo że recepty były, że były propozycje ze strony świętej pamięci prezydenta i Rady Gospodarczej przy prezydencie, że te propozycje popierało też Prawo i Sprawiedliwość. To wszystko było odrzucane, mówiono, że to bzdura, że trzeba robić tak, jak oni robią. No i mamy dzisiaj tą sytuację, którą mamy, sytuację, która z jednej strony dotyczy finansów publicznych, ale przerzuca się właściwie na wszystkie dziedziny życia. We wszystkich dziedzinach życia brakuje, we wszystkich dziedzinach życia jest źle, a jeszcze do tego ta władza ma pewną specyficzną cechę, że jak trzeba szukać gdzieś pieniędzy, to ona nie szuka pieniędzy tam, gdzie ich jest bardzo dużo. Ona szuka pieniędzy tam, gdzie jest ich mało. Ona szuka pieniędzy w podnoszeniu cen różnych świadczeń, czyli uderza w przeciętnego człowieka, w podnoszeniu VAT-u, no to VAT uderza w przeciętnego człowieka, który kupuje. Ona, proszę Państwa, szuka oszczędności, czyli też pieniędzy, likwidując sądy, likwidując szkoły, likwidując posterunki policji, likwidując połączenia komunikacyjne, likwidując poczty, czyli uderza przede wszystkim w tą Polskę powiatową. Uderza w nią i jakby jej kosztem zbiera środki, no bo oszczędność to jest jakby inny sposób poszukiwania pieniędzy. I to jest wyjście, które jest no wyjątkowo wręcz złe, nie tylko niesprawiedliwe i bolesne dla wielkiej części Polaków, ale to jest też wyjście, które uruchamia taki mechanizm do dołu, to znaczy cały ten właśnie mechanizm gospodarczy, całe to koło gospodarcze zamiast toczyć się do góry, zaczyna się toczyć do dołu, bo coraz mniejszy popyt, w związku z tym coraz mniejsza podaż, czyli coraz mniejsza produkcja. Ponieważ coraz mniejsza produkcja, to coraz mniej pracy, jak coraz mniej pracy, to znów coraz mniejszy popyt i to tak się zaczyna kręcić. I naprawdę trzeba, proszę Państwa, to koło przerwać, bo nie jest to jedyne nieszczęście, które spotkało Polskę w ciągu ostatnich lat, ale to jest naprawdę nieszczęście bardzo ciężkie, bo w tej chwili mówię tylko o gospodarce, ale gospodarka jest, jak wiadomo, podstawą funkcjonowania życia społecznego i życia publicznego, także funkcjonowania państwa. I tu można powiedzieć o starciu dwóch sposobów myślenia, dwóch filozofii politycznych. Otóż ta władza w gruncie rzeczy mówi tak, jest kryzys, siła wyższa, stoimy z założonymi rękami, czekamy, aż będzie lepiej. A my mówimy tak, kryzys jest, ale on nie bardzo Polski dotyczy, była bardzo zła władza, trzeba podejmować bardzo różne działania. Już dzisiaj je proponujemy, mimo że nie jesteśmy przy władzy. Już dzisiaj składaliśmy mnóstwo różnego rodzaju propozycji, niestety wszystkie i to w pierwszym czytaniu zostały odrzucone. My mamy receptę nie na władzę, która stoi z założonymi rękami, tylko na władzę, która zakasze rękawy i weźmie się do pracy. Weźmie się do pracy tam w Warszawie, w centrali, ale będzie zachęcała także, żeby wzięła się do pracy władza wszystkich poziomów, począwszy od gminy. Bo wszędzie można coś zrobić. Ja z radością się dowiedziałem, że tutaj są starania o strefę ekonomiczną, że krótko mówiąc coś miejscowe władze próbują robić. Ale to dotyczy, powtarzam, wszystkich szczebli.
To dotyczy przede wszystkim Warszawy i centrali, bo tam jest najwięcej środków, najwięcej możliwości, ale to powinno iść z góry na dół. Przykład powinien iść z góry. Potrzebna jest wielka aktywność, potrzebne są projekty, potrzebne jest działanie. Czy takie projekty są? Otóż jeszcze raz Państwu odpowiadam. Są takie projekty. Wiemy już dzisiaj, że w tym Sejmie ich nie przeforsujemy, bo jest zasada nie, bo nie. Ale jeżeli uda nam się przejąć władzę, a pewnie Państwo słyszeli, że dzisiaj zmieniają się wyniki sondaży i jest na to szansa, to mogę Państwu powiedzieć, że my będziemy tą władzą z zakasanymi rękawami. Będziemy władzą, która będzie z bezrobociem, z innymi społecznymi nieszczęściami walczyła czynnie. I że to nie są czcze zapowiedzi, to są konkretne projekty, które w gruncie rzeczy dotyczą już dzisiaj prawie wszystkich, jeśli nie wszystkich dziedzin życia ekonomicznego, życia społecznego. Począwszy od, powtarzam jeszcze raz, walki z bezrobociem, a skończywszy na rentach i emeryturach. Wszędzie, proszę Państwa, nie tylko można, ale trzeba bardzo wiele zmienić. Trzeba bardzo wiele zmienić, żeby doprowadzić nasz kraj do elementarnego porządku, żeby zlikwidować gigantyczne oszustwa. Pozwólcie Państwo, że ja przez chwilę się zatrzymam na rentach i emeryturach, na OFE. Proszę Państwa, takiego oszustwa jak OFE w Polsce po 1989 roku nie było. To największe oszustwo ze wszystkich. Ludziom wmówiono, że będą mieli dzięki OFE lepsze emerytury. Z góry wiedziano, że będą niższe. To było oszukiwanie ludzi na zimno. I jeszcze do tego nie wyjaśniono ludziom, na czym OFE polega. A OFE to jest, proszę Państwa, coś, co można porównać do takiej opisywanej już przez prawników rzymskich, czyli przeszło 2000 lat temu, lwiej spółki. To znaczy jedna strona ma prawa, a druga ma obowiązki. Bo na czym polega umowa OFE? Państwo płacą przymusowo znaczy skarbowi państwa, skarb państwa to przekazuje prywatnemu właścicielowi, czyli OFE właśnie, bo OFE to są instytucje prywatne. A jakie OFE ma zobowiązania wobec państwa? No praktycznie żadne, bo może państwu powiedzieć, no to tak nam wypadło, że 200 zł jest emerytura. Nie ma absolutnie żadnej granicy, która mówi, że no poniżej pewnej sumy to nie może być. Czyli krótko mówiąc, jest to po prostu zwykła lwia spółka. No, nie taka w 100%, ale na 90% lwia spółka. Czyli wielkie, gigantyczne oszustwo. I OFE oczywiście trzeba zlikwidować. Tylko, że muszą to zrobić sami obywatele. To nie może być na zasadzie administracyjnej decyzji. Trzeba ludziom wytłumaczyć, jaka jest prawda o tym. Przedtem była wielka kampania oszukiwania. Wielu z nas na tej sali, jak sądzę, świetnie sobie przypomina te palmy, pod którymi leżeli nasi emeryci. Dzięki OFE była naprawdę wielka kampania oszukańcza. Trzeba to ludziom wyjaśnić i później każdy musi mieć możliwość podjęcia decyzji. Jak ktoś chce żyć ze swoim, grać ze swoim życiem w ruletkę, to oczywiście wolny kraj ma prawo, ale musi wiedzieć, że gra w ruletkę i że wobec tego bierze wszystko na własną odpowiedzialność. Tego rodzaju zabieg zastosowano na Węgrzech. 98% ludzi wycofało się z OFE. Tam już OFE nie ma. I Bogu Najwyższemu dzięki. Mam nadzieję, że nie będzie jej w Polsce. Ale jednocześnie chciałem Państwu powiedzieć, że jedną z rzeczy takich naprawdę złych, które zrobił ten rząd, to jest podniesienie wieku emerytalnego. Ja jestem bardzo często pytany w trakcie takich spotkań, właściwie nie bardzo często, tylko zawsze, czy my ten wiek emerytalny z powrotem obniżymy, tak jak zapowiadaliśmy. Otóż chcę tutaj Państwu powiedzieć, jest Państwa tutaj dobrych kilkaset osób. Było kilkaset osób, nie mniej niż tu, może jeszcze nawet więcej, na poprzednich spotkaniach. Proszę Państwa, i wszędzie to samo zapowiadam. Jeżeli dojdziemy do władzy, to jedną z naszych pierwszych decyzji będzie przywrócenie wieku 60-65. Tak jak było przedtem.
tak jak powtarzam, podejmiemy mnóstwo różnego rodzaju działań, łącznie z tymi, które już złożyliśmy w Sejmie, w sferze finansów publicznych, w sferze walki z bezrobociem, które będą zmierzały do tego, żeby polska gospodarka ruszyła, żeby były miejsca pracy, żeby to wielkie nieszczęście, jakim jest bezrobocie, wyjazdy Polaków za granicę, szczególnie z tego terenu, tu już 8,4% ludzi wyjechało, żeby to się skończyło, że ten proces ruszył w odwrotnym kierunku, żeby to koło, które się zaczyna toczyć w dół, znów zaczęło się toczyć w górę. Z całą pewnością, proszę Państwa, możecie na to liczyć. Ale jeśli już użyć takiego porównania do koła, to można go, chociaż może to jest trudniejsze, użyć także w innej dziedzinie. Otóż naród to jest oczywiście w wielkiej mierze zespół różnego rodzaju spraw społecznych i gospodarczych, ale to jest także zespół spraw o charakterze moralnym, historycznym. Samo państwo to nie jest tylko organizacja, to jest też tak pewna jakość moralna. Państwo musi mieć pewną historyczną legitymację, moralną legitymację. Otóż z tym także dzieje się bardzo źle. Tutaj można powiedzieć, że to koło toczy się w dół jeszcze szybciej niż gospodarka, znacznie szybciej. Kto, proszę Państwa, mógłby sobie wyobrazić jeszcze nie tak dawno temu, że Armia Krajowa, ta naprawdę chwała naszego narodu, będzie przedstawiana w polskiej telewizji, przy czym robią to Niemcy, jako organizacja w istocie zbrodnicza, w istocie współpracująca z Niemcami i współwinna za Holokaust. Kto by mógł sobie coś takiego wyobrazić? No a teraz jest to fakt. Jest to, proszę Państwa, fakt. Kto by mógł sobie wyobrazić, że będą za polskie pieniądze, z waszych kieszeni, proszę Państwa, i z mojej też, bo też płacę podatki, kręcone filmy, które są jednym wielkim oskarżeniem Polaków za czasy wojny, znów chodzi o Żydów, ale także za czasy powojenne. Także przypisuje się antysemityzm teraz, że on w tej chwili działa i niszczy ludzi. Mówię o filmie Pokłosie. I to za polskie pieniądze jest kręcone przez Polaków, no, specyficznego rodzaju. Otóż i proszę Państwa, i oczywiście jest też przeciw Polsce wykorzystywane. Polaków uczy się wstydu za własną ojczyznę. Młodzież jest poddawana pedagogice wstydu i ten proces jest coraz bardziej zaawansowany. Można powiedzieć, że jego autorzy są coraz bardziej bezczelni. I oczywiście wszyscy z zewnątrz to podchwytują, bo jeżeli jakieś państwo tak robi, no to inni też z tego korzystają. Niemcy z tego korzystają, ale Ukraińcy z tego też korzystają, nie chcą się przyznać do swoich zbrodni. Litwini z tego korzystają, nawet Czesi z tego korzystają, proszę Państwa, ograniczając prawa Polaków na Śląsku Cieszyńskim. My naprawdę ustawiliśmy się jako taka pochyła wierzba, na którą każda koza może wskoczyć. I to też jest dla naszej przyszłości niesłychanie wręcz niszczące. Tym bardziej, że to, powtarzam, demoralizuje młodzież, to powoduje, że nasze samopoczucie narodowe staje się bardzo, ale to bardzo złe. I między innymi ta cena polskiej pracy w Londynie to jest też wynik właśnie tego procesu. Musimy to, proszę Państwa, zatrzymać. I musimy to zatrzymać także w zupełnie jeszcze innej dziedzinie. No tutaj łatwo dać przykład, o co chodzi, pokazać coś, co ilustruje ten problem. Wychowanie seksualne dla 4-latków. Czy ktoś, kto ma w ogóle olej w głowie, może coś takiego wymyślić? No a przecież w tej chwili to jest sforsowane. Demoralizacja, demoralizacja, jeszcze raz demoralizacja. W imię jakichś lewackich idei, jakiejś garstki oszalałych ludzi. Otóż ci ludzie w tej chwili dzięki tej władzy, która się do nich umizga, bo mają różne międzynarodowe możliwości i wpływy, otóż ci ludzie dzisiaj mogą te swoje idee wcielać w czyn. I nie w jakichś małych środowiskach, nie wobec własnych dzieci, tylko wobec dzieci innych. I to, proszę Państwa, też musi być ucięte. To musi być skończone. Musimy, proszę Państwa, się przeciwko temu bronić, tak jak musimy się bronić przeciwko atakom na tradycję, na Kościół. Oczywiście no, Kościół, jak każda instytucja ludzka, podlega temu
to wszyscy wiemy, że poza Chrystusem i Marią wszyscy jesteśmy grzeszni. Ale czy to oznacza, że należy dozwalać na to, żeby Kościół był obrażany, żeby krzyż obrażano w sposób obrzydliwy, żeby wrogowie Kościoła tutaj mogli sobie szaleć i jednocześnie jak coś o nich się złego powie, to wtedy dopiero jest nieszczęście, nietolerancja i w ogóle świat się wali. Znów chcę jasno powiedzieć, trzeba tym skończyć. A ci, którzy dzisiaj rządzą, sami Kościoła, zdaje się, bardzo nie lubią i jednocześnie bardzo im ta działalność odpowiada. Bo Kościół jednak, reprezentując dawne wartości, tradycyjne wartości, jest jakąś barierą dla całego tego procesu rozwalania narodu. Rozwalania narodu, bo to tak trzeba, proszę Państwa, określić. I jeszcze raz powtarzam, trzeba temu wszystkiemu położyć kres. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale przecież decyzje dopiero w 2015 roku, no te wstępne w 2014, wybory samorządowe, europejskie, ale proszę Państwa, jesteśmy w tym momencie w takim szczególnym miejscu. Ja jestem w szczególnym miejscu, bo Państwo tu mieszkają, ja tu przyjechałem. Otóż wydarzenia ostatnich miesięcy w Polsce, to przyspieszenie biegu wydarzeń, to ruszanie historii z miejsca, nie odbywa się wszędzie. Można powiedzieć, odbywa się punktowo. Był moment, że to był Rybnik, był moment, że to był Elbląg, a teraz jest moment, że to jest ten okręg do Senatu. Te 5 powiatów, między innymi powiat dębicki. Jesteście, proszę Państwa, dzisiaj, można powiedzieć, w samym oku cyklonu. W samym oku, że tak powiem, tego, co się w Polsce dzieje. I te wybory, które no, w innych okolicznościach byłyby pewnie tam słabo zauważone, są naprawdę dzisiaj niesłychanie ważne dla Polski. Są niesłychanie ważne dla Polski i jest, proszę Państwa, charakterystyczne, że Platforma Obywatelska zbiegła z pola walki. Po prostu zbiegła. Nie wystawiła swojego kandydata. Bo już wie, jak jest oceniana. Ale nie dajcie się Państwo zwieść. Nie dajcie się Państwo zwieść. Pan Kawa reprezentuje w tych wyborach Platformę Obywatelską przede wszystkim, no i dodatkowo PSL. A PSL jednocześnie popiera tą politykę, którą prowadzi we wszystkich dziedzinach Platforma Obywatelska. To jest, proszę Państwa, z jednej strony wybór między dwoma osobami, dwoma ludźmi, a z drugiej strony jest to wybór między dwoma opcjami, dwoma projektami dla Polski. Temu z jednej strony jest ten projekt, który doprowadził do tego, że to polskie koło toczy się w dół i z drugiej strony jest projekt, żeby to polskie koło podeprzeć i znów zacząć pchać do przodu. I to jest ten nasz projekt i nasz kandydat. Pan senator, tak mówię, bo był już senatorem, a senator to ładniej brzmi niż poseł, prawda? Otóż pan senator Pupa reprezentuje ten właśnie projekt. Głosowanie na niego to będzie głosowanie za tym, żeby się w Polsce w końcu zmieniło, żeby te wszystkie skrajnie negatywne zjawiska, bo to jest najgorszy rząd w Polsce od 89 roku, żeby to się wszystko zmieniło. I tak to będzie w Polsce odbierane. Tak patrzono na Elbląg, tak patrzono na Rybnik i tak się będzie patrzeć tutaj na ten okręg wyborczy, a Dębica jest tutaj bardzo ważnym miejscem w tym okręgu wyborczym. I to chciałem Państwu powiedzieć. Ja nie mam też wątpliwości, kto ma przewagę kwalifikacji. Pan senator jest doświadczonym parlamentarzystą i doświadczonym działaczem społecznym od wielu lat. Ja nie chcę niczego odbierać panu Kawie, bo go nie znam, w życiu go na oczy nie widziałem, ale na pewno tego doświadczenia i tych możliwości ma mniej. Ale przede wszystkim podjął się reprezentowania sił, które dzisiaj szkodzą Polsce. Taka jest prawda. I on od tego się nie może wykręcać, bo on być może będzie próbował się przedstawiać jako taki prawie niezależny. Proszę bardzo, można być kandydatem niezależnym, zgłosić się, zebrać podpisy i powiedzieć, jestem niezależny, żadne partie mnie nie popierają, żadne partie mnie nie interesują. Ale on wybrał inną drogę. I kto na niego głosuje, to ten głosuje na tą politykę, na politykę bierności w walce z bezrobociem,
na politykę wyprzedawania polskiej własności za pół darmo, na politykę niebronienia polskich interesów, w tym interesów polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej, na politykę zgody na te wszystkie sprawy, o których mówiłem w sferze polskiej godności narodowej, na tą politykę demoralizacji, na politykę zagraniczną, która nic nam nie daje, a która, no, można powiedzieć, sprowadza się do tego, że przedtem staliśmy na nogach, a teraz chodzimy na czworakach. Otóż, proszę Państwa, to jest zgoda na to wszystko. Nie możemy, proszę Państwa, tego popierać. To jest przeciwko elementarnym interesom ogromnej większości Polaków. To niewielka grupa ludzi, która dzięki postkomunizmowi uzyskała swoje pozycje, jest zainteresowana w tym, żeby to się utrzymało. Naprawdę najwyższy czas, żeby postkomunizm w Polsce się skończył, żeby się zaczęła demokracja, żeby zaczął się czas naprawdę niepodległej, naprawdę demokratycznej Rzeczypospolitej. My mamy ogromny... My mamy, proszę Państwa, zgromadzony nie dzięki władzy, ale dzięki własnemu wysiłkowi społeczeństwa wielki potencjał. Wielki potencjał, który pozwala na to, żebyśmy stali się jednym z tych krajów, które doganiają tak zwane centrum, czyli te najbardziej rozwinięte kraje. Bo dojść do centrum to w ekonomii nie oznacza się przesunąć w geografii gdzieś, tylko się przesunąć z pozycji kraju niedorozwiniętego do kraju rozwiniętego. I my naprawdę mamy na to szansę. Jest kilka krajów, które w ostatnich dziesięcioleciach czy ostatnim stuleciu przeszły taką drogę. Począwszy od Japonii, przez Koreę, przez Tajwan, Singapur, a w Europie Finlandię, w jakiejś mierze także Austrię, bo kiedyś była, jak na kraje zachodnioeuropejskie, biedna, była biedniejsza od Czech, dzisiaj jest bogatsza od Szwajcarii. Krótko mówiąc, proszę Państwa, można tą drogę przejść i myśmy tyle skumulowali w polskich głowach, bo to jest najważniejsze, tak bardzo wzrósł poziom wykształcenia. Tyle żeśmy jednak zdołali zrobić, mimo tych ogromnych kłopotów postkomunizmu, mimo tego, że mogłoby być dużo lepiej niż jest, gdyby tutaj polityka była inna. Że jeśli to wszystko odblokujemy, jeżeli naprawdę zbudujemy demokratyczne, sprawne państwo, jeżeli będziemy bronić naszej godności, będziemy mieli poczucie siły, to pójdziemy do przodu bardzo szybko. Jestem o tym całkowicie przekonany. I to jest przekonanie nie tylko moje, bo ja jestem tylko politykiem, ale także wielu ekonomistów, wielu socjologów. Pójdziemy do przodu, możemy odnosić ogromne sukcesy, ale musimy zrzucić siebie... Ale musimy zrzucić z siebie ten worek kamieni, który nam na plecy nakładają. I ja nie chcę Państwu powiedzieć, że jesteście Państwo w stanie cały ten worek zrzucić 8 września, ale taki jeden solidny kamień z tego worka możecie wrzucić. Naprawdę zróbcie to Państwo, popierając pana senatora Pupę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie premierze. Panie premierze, przyjęliśmy formułę, że pytania zadawane będą odczytywane przeze mnie. Państwo przygotowali mnóstwo pytań, około 70 pytań. Ja postaram się z tych pytań, ja tylko chciałem dodać, że pan premier wczoraj odwiedził 3 miejscowości Bieszczad, a dzisiaj 2 miejscowości tutaj naszego okręgu, Szczyżów i Ropczyce. I panie premierze, gdy pan zauważy, że tych pytań już wystarczy, to proszę dać jasny sygnał. Ja postaram się je pogrupować. Na niektóre już pan premier pytania odpowiedział, na przykład pierwsze dotyczące wieku emerytalnego, to już mogę wykreślić. Tylko proszę mi powiedzieć, czy zadawać grupowo, czy po jednym pytaniu. Pojedyncze, no ktoś szybko odpowiada. Dobrze. Tego już. Czy jeśli PiS przejmie władzę, wprowadzi podatek od przychodów tak, żeby hipermarkety płaciły podatek? Jak zamierza pan przeciwdziałać transferom dochodów do rajów podatkowych, szczególnie przez hipermarkety? Proszę Państwa, jednym z naszych celów, tym to jest, są cele już ujęte w naszych ustawach podatkowych, jest likwidacja sfery, która nie płaci podatki. To są hipermarkety. To są banki zagraniczne, to jest w ogóle bardzo znaczna część kapitału zagranicznego w Polsce.
różne będą metody, nie tylko ta, czyli podatek obrotowy, czy tam podobny do obrotowego, ale, bo to nie to, co jest, to tam pan powiedział, to nie jest dokładnie obrotowe, ale podobieństwo jest. I proszę państwa, z całą pewnością to zrealizujemy. To zrobił Orban, krzyczeli dla niego, ale był wzrost dochodów bez obciążania zwykłych obywateli. I nie bójcie się państwo, bo będą was straszyć tym, że podniosą ceny. Jest taka duża konkurencja między bankami i taka konkurencja między hipermarketami, że nie są w stanie podnieść cen. A wywożą z Polski 75-100 miliardów, mniej więcej w tych granicach 100 miliardów złotych rocznie bez opodatkowania. W żadnym wypadku nie można się na to zgadzać. Oni się z nas śmieją. Śmieją się z nas, bo mówią kolonialne państwo, które się daje oszukiwać. Dziękuję bardzo. Czy gdy Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, zmieni konstytucję, a jeśli tak, to jaki jej zapis? Czy PiS jako największa partia opozycyjna nie powinna złożyć wniosku o wotum nieufności wobec ministra finansów Wincenta Rostowskiego za jego niekompetencje w tworzeniu budżetu państwa i braku 24 miliardów już w pierwszej połowie roku? Skąd w ogóle się wziął ten wybitny, w cudzysłowie, specjalista od finansów? Przecież wcześniej nikt o nim nie słyszał. Bardzo proszę. Proszę państwa, jeżeli będziemy mieli większość konstytucyjną, a to jest takie nasze marzenie, to trudne do zdobycia, ale no może to, co na Węgrzech zdarzy się i w Polsce, to oczywiście zmienimy konstytucję, ale ja bym tutaj państwu musiał mówić przez godzinę, bo konstytucję trzeba zmienić w całości, ona jest w ogóle zła po prostu. Trzeba napisać nową i my takie projekty już w tej chwili mamy. Natomiast konkretne zmiany, no, będą dotyczyły prawie wszystkiego, no wymienię na przykład to, że będzie uregulowane precyzyjnie to wszystko, co dotyczy relacji między rządem a prezydentem, bo zmontowano taki system, gdzie jest właśnie zawsze napięcie. No, ja mówię w tej chwili o tym z bólem i naprawdę z raną w sercu, bo chodzi o mojego świętej pamięci brata, ale no, to tylko jak prezydent i premier są bliźniakami, to może działać. No. Poza tym to... Ale zmienimy na przykład przepisy, które chronią korporacje różnego rodzaju. Trybunał Konstytucyjny wykorzystuje te przepisy, żeby uniemożliwiać różne pozytywne zmiany w tej dziedzinie. Zmienimy różnego rodzaju przepisy odnoszące się do życia społecznego, bo one dzisiaj mają charakter czysto deklaratywny, albo trzeba, żeby w Konstytucji te deklaracje zlikwidować, albo one muszą mieć odpowiednie dalsze rozwinięcie, tak żeby naprawdę obowiązywały, bo jeżeli na przykład w polskiej konstytucji pisze się o tym, że oświata jest bezpłatna, wiadomo, że nie jest bezpłatna, no to trzeba coś w tej sprawie zrobić. Jeżeli się pisze, że mamy społeczną gospodarkę rynkową, a mamy dość dziki kapitalizm, to też trzeba coś z tym zrobić. No krótko mówiąc, jest mnóstwo tego rodzaju rzeczy, które trzeba rozwiązać. Trzeba też jasno powiedzieć, do jakich wartości Polska się odwołuje, bo preambuła do tej konstytucji była takim niedobrym kompromisem, bo przecież komuniści mieli z PSL-owcami większość w parlamencie i to co z tego wynika z tej preambuły, że są w Polsce wierzący i niewierzący. Jak tutaj widzę troszkę ludzi dojrzałych, którzy pamiętają dobrze czasy komunistyczne, jeszcze pamiętają Gomułkę i pamiętacie państwo, jak mówił. Wierzący i niewierzący, partyjni i bezpartyjni, prawda? To tyle mniej więcej jest napisane w Konstytucji. Tu musi być jasność. Ja mam swój pogląd w tej sprawie. Ja uważam, że należy nawiązać do tradycji. Polska Konstytucja powinna się zaczynać tak, jak zaczynała się Konstytucja 3 maja, jak zaczynała się Konstytucja marcowa z 21 roku. To znaczy, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, powinien to zaakceptować w imię Boga Wszechmogącego. To jest po prostu polska tradycja. Jeżeli chodzi o Rostowskiego, proszę państwa, ja się chyba w tej chwili zaczerwienię, także pęknę. Toż ja mu sam podpisałem obywatelstwo polskie. Jako minister stanu, nie ma dzisiaj takiego urzędu, ale minister stanu miał prawo podpisu za prezydenta i nie musiał mieć upoważnienia. Jego podpis był taki jak podpis prezydenta. No i stało się, no. Ale tak naprawdę to zdaje się jest człowiek, który w
czasie pobytu Bieleckiego w Londynie nawiązał z nim jakieś bliskie kontakty. Bielecki, ten były premier, teraz przewodniczący Rady przy Gospodarczej przy premierze, bardzo wpływowy człowiek w Platformie, bardzo wiele lat spędził w Londynie, w tamtejszym tym Banku Europejskim i zdaje się, że tam blisko poznali się z Rostowskim. I to jest chyba jego droga, ale to jest mój domysł, ja tak naprawdę nie wiem, czy wotum nieufności. Proszę Państwa, myśmy złożyli już wotum nieufności wobec rządu. Mieliśmy i mamy dobrego kandydata na szefa rządu technicznego. Jeżeli się znów zdecydujemy na wotum, to już pójdziemy na całość. Ja nie zapowiadam tego w tej chwili, żeby zaraz się nie ukazały na paskach, prawda, że Kaczyński zapowiada wotum nieufności dla rządu. Nie zapowiadam tego. Natomiast naprawdę, no po co doprowadzać do sytuacji, w której oni wyjdą na mównicę, powiedzą, że wszystko jest dobrze, ale gdyby jeszcze PiS dwa lata nie rządził, to byłoby w ogóle świetnie. I później Rostowski dostanie kwiaty i tyle. No po co nam to? To w tej chwili jest po prostu niepotrzebne. Wszyscy wiedzą, że jest fatalnym ministrem finansów. Wystarczy i to mówię. Czy można już zadać następne? Tak, oczywiście, proszę bardzo. W jaki sposób PiS chce stworzyć nowe miejsca pracy? Jak zamierza pozyskać poparcie małych przedsiębiorców? Czy zamierza zmniejszyć im składkę ZUS, która aktualnie wynosi około 1000 zł, niezależnie czy w danym miesiącu prowadzący działalność zarobił, czy miał straty? Proszę Państwa, my chcemy przeprowadzić kilka wielkich programów na czele z tym już odrzuconym w Sejmie. My go będziemy podtrzymywali, to jest program różnego rodzaju zachęt, także odnoszących się do ZUS-u, do płatności składek ZUS-u, zwolnienia i tak dalej. Dotyczy to mniejszych miejscowości, takich także jak i Dębica i wsi. On jest nastawiony na 1 200 000 nowych miejsc pracy. Poza tym chcemy wykorzystać inaczej niż to planuje TUS 40 miliardów, które mają iść na tak zwane inwestycje polskie, przedsiębiorstwo inwestycje polskie. Uważamy, że te pieniądze zostaną rozerwane przez największych graczy. Społeczeństwo nic z tego nie będzie miało. Natomiast można to wykorzystać do drugiego programu walki z bezrobociem. Chcemy, proszę Państwa, uruchomić budownictwo mieszkaniowe dla ludzi średnio i mniej średnio zarabiających. To jest nasz stary plan, on jest zupełnie gotowy. Można to zrobić i żeby było jasne, bez wkładu budżetowego, bo to nie chodzi o obciążanie budżetu. To są też nowe miejsca pracy. Chcemy uruchomić, to dotyczy Pomorza, nie tych ziem, ale też warto o tym wspomnieć, to wszystko, co już też podjęliśmy przedtem, jeżeli chodzi o odbudowę gospodarki morskiej. To jest około 100 tysięcy miejsc pracy w ostatecznym rachunku. Chcemy odblokować, i to dotyczy nie tylko tego planu dla wsi i mniejszych miast, odblokować inicjatywę młodych, jeżeli chodzi, nie tylko młodych, to nie będzie ograniczeń wiekowych, no ale pewnie głównie młodzi się tym zainteresują, jeżeli chodzi o tworzenie przedsiębiorstw. Tu chodzi zarówno o zdjęcie ograniczeń administracyjnych, jak i o wypełnienie tak zwanej luki kapitałowej, to znaczy my chcemy stworzyć możliwość uzyskiwania przez takich ludzi, takich kandydatów na przedsiębiorców, kredytów na bardzo dobrych warunkach, bo w tej chwili tacy młodzi ludzie no zwykle mają pusty portfel, rodzice też nie są w stanie im pomóc, żaden bank im kredytu nie udzieli, no bo oni no, nie spełniają warunków. I chcemy, proszę Państwa, także zrobić rzecz najtrudniejszą, to znaczy zlikwidować, a w każdym razie radykalnie ograniczyć te wszystkie faktyczne monopole, które istnieją w różnych miejscach w kraju. To znaczy w wielu dziedzinach gospodarki po prostu człowiek nowy, wchodzący, no nie ma szans, bo go zniszczą. Zniszczą, bo tworzy konkurencję. Krótko mówiąc, gdzieś w jakimś mieście, miasteczku, nawet czasem na wsi, no ktoś coś robi, jakaś grupa nad czymś tam panuje i nikt inny nie ma prawa się zjawić, bo po prostu mówiąc przenośni, a czasem i nie w przenośni, w głowę dostanie i koniec. Z tym trzeba zdecydowanie walczyć, to jest wielki hamulec w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Czyli krótko mówiąc, mamy tego rodzaju zamiary i będziemy w tym kierunku iść. Natomiast ja chcę też Państwu powiedzieć o jednej rzeczy, mówiłem o tym na kongresie partii. Proszę Państwa, mylą się ci, którzy sądzą, że w Polsce można uzyskać sukces gospodarczy w dalszym ciągu
jakby cisnąc pracowników. Naprawdę w Polsce pensje są wyraźnie poniżej naszego PKB. Wyraźnie. Pensje w Polsce są za niskie w stosunku do polskiego dochodu narodowego rocznie. Koszty pracy w Polsce są niskie. Jak ktoś nie potrafi przy takich kosztach pracy uzyskiwać sukcesu, no to nie każdy musi być przedsiębiorcą. No, trzeba umieć być przedsiębiorcą. To tak samo jak nie każdy może być malarzem, nie każdy może być matematykiem, nie każdy może być politykiem. No, trzeba mieć po prostu pewne predyspozycje, pewne zdolności. W Polsce powstała taka grupa, która uważa, że oni mają prawo do tego, żeby być bogaci, żeby żyć na wysokim poziomie, a inni, prawda, mają na to pracować i choćby i za 800 czy 600 zł miesięcznie. No tak nie ma. Proszę Państwa. To absolutnie do niczego nie prowadzi. W Polsce trzeba zwiększać popyt, trzeba prowadzić politykę, która właśnie służy rozwojowi i to, żeby było jasne, jest tego rodzaju polityka i mamy już takiej polityki na świecie przykłady, choćby ostatnio w Japonii, a nie polityka duszenia. Tego. To do niczego nie prowadzi, tak samo jak do niczego nie prowadzi polityka, która będzie miała w efekcie bankructwo ZUS-u, bo przecież i tak będzie trzeba płacić, tylko będzie trzeba płacić po prostu z podatków, czyli trzeba będzie podnieść podatki. To ja nie chcę nikogo oszukiwać. My nie możemy doprowadzić do tego, że w Polsce ileś milionów ludzi po prostu tak jak to bywało w Rosji, czy na Ukrainie, czy na Białorusi, po prostu nie dostaniemy. Nie doprowadzimy do takiej polityki. Zlikwidujemy OFE, przesuniemy tam te pieniądze, damy jeszcze Polakom wybór co do tego, czy chcą systemu solidarnościowego, czy systemu indywidualnych rachunków. Ja sam jestem za systemem solidarnościowym, bo uważam, że system indywidualnych rachunków za parę lat doprowadzi do takiego kryzysu, że będzie trzeba sięgać znowu do kasy państwowej, czyli podnosić podatki, że to się tak naprawdę nie opłaci, ale niech już sami Polacy o tym zdecydują. Przedtem tylko muszą być dobrze poinformowani. Natomiast powtarzam, my jasno mówimy, koniec takiego procesu eksploatacji pracownika w Polsce za wszelką cenę. Z Chinami i tak nie wygramy. Doprowadzimy siebie do nieszczęścia. To jest jeden z mechanizmów kręcenia tego koła ciągle w dół. Jeżeli uruchomimy taki mechanizm, to możemy się za parę lat obudzić w sytuacji nie lepszej, tylko dużo gorszej niż dzisiaj. To jest naprawdę droga do nikogo. Może dla odmiany niegospodarcze pytanie związane z gospodarką. Szanowny Panie Prezesie, bardzo proszę, aby Pan wpłynął raz jeszcze i nakłonił syna marnotrawnego Zbyszka Ziobrę na próbę do odpisa. Tu się podpisał autor tego pytania. Pan Adam, nazwiska nie odczytam. Proszę Państwa, wróć synu, wróć ojciec, czeka, tak? No tylko, że nie wszyscy synowie, bo ja tutaj zacytowałem słowa pieśni, którą może Państwo znacie. Otóż no nie wszyscy synowie chcą wracać. No ten syn nie chce wrócić. Ten syn ma własne plany. No mówię syn, bo między nami jest taka różnica wieku, że jakbym się pospieszył, no by się dałoby radę. No. Otóż jest tak, że proszę Państwa, no obawiam się, że to już jest przypadek no, beznadziejny. Przecież teraz ostatnio w Częstochowie znów wyciągnąłem rękę no i usłyszałem w odpowiedzi, no łagodnie mówiąc, odmowę. Już nic więcej nie będę w tej sprawie mówił. No, każdy wybiera sam, ja mogę w tej chwili uczciwie powiedzieć, że inicjatywa Zbigniewa Ziobry służy osobistym interesom kilku ludzi. Bardzo nie służy Polsce. Tyle mogę powiedzieć na pewno. Jak PiS zamierza sprawować rządy w kraju opanowanym przez służby wszelkiego autoramentu rodem z PRL? Z kim widzi Pan realną, ale uczciwą koalicję? Proszę Państwa, nam koalicje niepotrzebne. My chcemy sami wygrać. Trzeba sobie stawiać ambitne cele w naszych sondażach, a one się nieźle sprawdzały, także wtedy, jeżeli były złe, mamy już 42%,
to już niedaleko do tego, żeby wygrać samodzielnie. Oczywiście nie wiem, jak będzie, ale będziemy o to zabiegać. Bo proszę Państwa, tak uczciwie mówiąc, z kim można w Polsce mieć sojusz, jeżeli chce się zmienić Polskę? To z PSL-em? Z panem Karapytą? No. Czy Burym? No, więc proszę Państwa, no po prostu tu nie ma kandydatów. Nie ma kandydatów do takiej koalicji, która by zmieniała nasz kraj. A tu chodzi naprawdę o zmianę w naszym kraju taką na poważnie, bo tylko taka zmiana może nam dać szansę rozwiązania problemów społecznych. Tylko taka zmiana może pozwolić na prowadzenie uczciwej polityki rodzinnej, na to, żeby w Polsce się rodziło rocznie 600 tysięcy dzieci, a nie 400 tysięcy, jak się rodzi. Żeby nie było tak, że na przykład Anglików ma być za 20 lat znacznie więcej niż dziś, a Polaków znacznie mniej. Tak samo Francuzów ma być znacznie więcej. No, przecież myśmy naprawdę w tej chwili doszli do krańca. No, ten system, który najłatwiej opisać nazwiskiem Balcerowicza, no, doprowadził nas do sytuacji naprawdę bardzo poważnego kryzysu. I trzeba z tego systemu wyjść. A z tego systemu nie da się wyjść z tymi, którzy są z tym systemem rękami, nogami, głową i wszystkim innym związani. Jakimi sposobami chce Pan powstrzymać falę emigracji młodzieży polskiej młodzieży, konkretnie bez ideologii w nawiasie jest napisane? Czy przed wyborami połączy Pan całą prawicę, a później odda władzę młodemu człowiekowi jak Piłsudski, sterując rządami jako honorowy przewodniczący partii? I jest jeszcze jedno pytanie, podpisał się Pan Józef Mitka. Jest Pan jedyną nadzieją dla Polski. Czy zdaje sobie Pan sprawę, że odpowiednie siły uczynią wszystko, by Pana zniszczyć? Proszę Państwa, jeżeli prawica się będzie chciała połączyć w taki front patriotyczny, obóz patriotyczny, to oczywiście jesteśmy za tym, ale powtarzam, nie na takiej zasadzie, że ludzie, którzy szkodzą, są nagradzani, bo to jest zasada, która, no, łagodnie mówiąc, do niczego nie prowadzi, a na pewno nie stosował jej Piłsudski. Proszę Państwa, Piłsudski był szefem socjalistów, póki był i nie był honorowym. Później przestał być szefem socjalistów i nie był szefem żadnej partii. No i ja nie ośmielam się nawet wspominać o tym, żeby się z nim porównywać, ale taką władzę, jak on miał, nie pełniąc funkcji, to bym chciał mieć. Bo on, proszę Państwa, kiedy rządził, to albo najpierw w latach 18, no do końca 22 roku, z tym, że tak naprawdę już przedtem ta władza słabła, był naczelnikiem państwa, czyli jakby prezydentem, a później był zwykle ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. Te dwie funkcje pełnił zawsze, a dwa razy został też na jakiś czas, raz krótko, a raz trochę dłużej, trochę przeszło rok, premierem. Krótko mówiąc, ale mógł zostać kim chciał. Proponowano mu prezydenturę, jakby chciał zostać prezydentem, mógłby zostać prezydentem. On miał taki autorytet i taką pozycję w swoim obozie, że mógł absolutnie wszystko. No. Dzisiaj, proszę Państwa, nikogo na miarę Piłsudskiego nie ma i to ja uczciwie przyznaję. I proszę Państwa, jak oddam władzę w partii, to Szanowni Państwo, będzie taki znak zapytania. No, prosiłbym o propozycję komu? No, ja na razie uważam, że... I jeszcze jedno. Proszę Państwa, w Europie po wojnie kilka osób uzyskało taką pozycję, no, wybitnych ludzi, takich, którzy coś bardzo ważnego zrobili dla swojej ojczyzny. To jest De Gaulle dla Francji, to jest, proszę Państwa, Margaret Thatcher dla Anglii, to jest Adenauer dla Niemiec, to jest De Gasperi dla Włoch. To są te postacie najwybitniejsze. Więc proszę Państwa, De Gaulle zaczął jako 50-latek, ale później miał przerwę, a drugi raz 68 lat zaczął. Zaczął, skończył 80. Proszę Państwa, De Gasperi zaczął mając 65. Został premierem po upadku, czyli ja mam dziś 64, jeszcze rok czasu. No, pani Margaret Thatcher miała lat
55-54, jak zaczynała, była no starsza znacznie niż ja w tej chwili, jak kończyła. Generalnie rzecz biorąc, no Adenauer to w ogóle miał 73, jak zaczynał, a skończył mając 87, być kanclerzem. Więc proszę Państwa, jest taka teza, która chyba jednak ma dosyć mocną podstawę empiryczną, że polityka jest sferą doświadczenia i że poza sytuacjami rewolucyjnymi najlepiej jednak się ludzie doświadczeni. No a ja już chyba się do nich zaliczam. Proszę Państwa, sprawdzają. No i jeszcze zacytuję tu Jana 23. Kiedyś u pewnego bardzo sympatycznego i bardzo takiego zacnego księdza biskupa, kilku starszych panów, ja tam nie należałem do najstarszych, rozmawiało sobie o sprawach wieku i wtedy taki już emerytowany, stary, już dzisiaj niestety nieżyjący ojciec zakonny powiedział, a Jan 23 mówił, że człowiek do właściwego rozeznania rzeczy dochodzi po 60. Także może jeszcze trochę zostanę. Dziękuję. Czy ma Pan pomysł, jak ochronić Polaków przed ludźmi pokroju Michnika Mazowieckiego? Jaką karę przewidziałby Pan za zdradę stanu? To pytanie zadał, skoro się podpisał, to mogę przeczytać, Pan Jerzy Kędzior, szef klubu Gazety Polskiej, tutaj obecny. Proszę Państwa, ochronić przed Michnikiem można bardzo łatwo. No wystarczy rządzić w ten sposób, żeby Michnik nie miał nic do gadania. Po prostu. Tusk nie jest człowiekiem z tej samej gildii co Michnik i to nie są czasy, nie wiem, Cimoszewicza, kiedy czy Kwaśniewskiego, kiedy Michnik był wiceprezydentem, czy Cimoszewicza, że właściwie to nie bardzo wiadomo, kto był premierem, Cimoszewicz czy Michnik, ale on się z nimi liczy, a ja mówię jasno, niech sobie pisze co chce, ja się nie mam zamiaru w najmniejszym stopniu z nim liczyć. Po prostu, to jest tego w polityce tej, która go najbardziej interesuje, bo jego najbardziej interesuje polityka kulturalna, polityka oświatowa, polityka historyczna, we wszystkich tych politykach kompletnie inaczej niż Gazeta Wyborcza. I to zupełnie wystarczy. Natomiast jeżeli chodzi o zdradę stanu, no w Polsce dzisiaj najwyższą karą jest dożywocie. My dzisiaj nie postulujemy powrotu kary śmierci, bo to byłoby w Europie bardzo trudne, chociaż ja osobiście jestem jej zwolennikiem, ale musiałem tą sprawę, że tak powiem, zawiesić. Między innymi ze względu na naukę Kościoła, na apele Jana Pawła II i jakby podporządkowałem się jako katolik, natomiast ta kara powinna obowiązywać i w ogóle trzeba zmienić polski kodeks karny, bo on na przykład za szpiegostwo przewiduje najwyższą karę 25 lat, a powinno być dożywocie i powinna być najniższa kara 10 lat, a nie 3, bo dzisiaj ludzie za szpiegostwo dostają wyroki, na przykład oficerowie, posiedzi 2-3 lata, a później jeszcze emeryturę z wojska bierze. Tak to dzisiaj wygląda. Tu, proszę Państwa, koniec z tym. Panie premierze, czy nie obawia się Pan, że przez ostatnie głosowanie posłów klubu PiS w Sejmie nad ustawą o uboju rytualnym Pana partia nie straci poparcia rolników, tym bardziej, że PSL zrobiło sobie z tego bicz na Was? Proszę Państwa, ostatnie notowane, my 40, PSL 2. I badania socjologiczne, żeby było jasne, 70 kilka procent mieszkańców wsi popiera nas tutaj, a nie PSL i 63% rolników, to znaczy tych, którzy żyją z ziemi, jest przeciw ubojowi rytualnemu, więc naprawdę nie mamy się czego obawiać. Czy w przypadku odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji prezydenta Warszawy profesor Piotr Gliński będzie kandydatem partii na prezydenta Warszawy? A może lepiej go wykorzystać w wyborach na prezydenta kraju? Proszę Państwa, no jedno drugiego nie wyklucza, nawet sądzę, że jedno drugiemu mogłoby dobrze służyć. Ja bardzo stawiam na profesora Glińskiego, on oczywiście musi podjąć decyzję. I jest pytanie, czy w razie odwołania pani Gronkiewicz oni się zdecydują na wybory, czy też zdecydują się na komisarza. Sytuacja prawna jest niejasna. Wcale nie jest pewne, czy mają prawo się zdecydować na komisarza, no ale zawsze znajdą prawników, którzy im powiedzą, że mają prawo, bo to jest tak, jak
jest pół roku do wyborów, to już wtedy komisarz, a jeżeli między pół roku a rok, to niby decyduje Rada, a w Radzie oni mają przewagę, przy czym te przypadki, które są opisane w ustawie, dotyczą śmierci albo rezygnacji, a tu jest odwołanie. Tam odwołanie nie jest wymienione, w związku z tym taka bardzo, bardzo twarda interpretacja dogmatyczna, literalna, no, prowadziłaby do wniosku, że w tej sytuacji muszą być wybory. Ale no, można oczywiście to różnie interpretować. Jakie według Pana są szanse na wcześniejsze wybory parlamentarne? Mamy marszałka województwa i dobrze, ale dlaczego PiS na Podkarpaciu nie ma jeszcze zdecydowanego i promowanego kandydata na prezydenta Rzeszowa, stolicy województwa? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o przedwczesne wybory parlamentarne, to oczywiście to jest kwestia kryzysu obozu władzy. Przejawy tego kryzysu i tego szerzej rozumianego obozu, no proszę zwrócić uwagę na spór między Belką a Rostowskim, przecież obydwaj w szerszym tego słowa znaczeniu należą do obozu władzy. Przejawy tego kryzysu są wyraźne. Czy on doprowadzi do takiego momentu, kiedy nastąpi dekompozycja tego obozu i będą potrzebne wybory, że oni będą musieli się zgodzić na wybory, no tego po prostu nie potrafię w tej chwili przewidzieć, ale nie wykluczam takich wyborów. Co do jasnego, wyraźnego, jednoznacznego, można powiedzieć, kandydata na prezydenta Rzeszowa. Mnie się wydaje, że my takiego mamy, ale no co nagle, to po diable. No, jeszcze w tej chwili nie będę mówił tego nazwiska, ale wydaje mi się, że mamy takiego kandydata i że on będzie miał szansę. Dziękuję. Czy członków Prawa i Sprawiedliwości pełniących funkcje z wyborów w samorządach, Sejmie i Senacie obowiązuje lojalność i przestrzeganie statutu? Jakie sankcje grożą osobom, które nie przestrzegają przyjętych zasad PiS? Proszę Państwa, no wszystkich, którzy są członkami, podkreślam, są członkami PiS-u, bo ja nie mówię o ludziach popartych, którzy nie są członkami PiS-u, obowiązuje ten sam statut. Najwyższą karą jest usunięcie z partii. Są kary nagany, zawieszenia i tak dalej. No więc to dotyczy wszystkich tak samo, pod warunkiem, że są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Czy Rosjanie odpowiedzą za Smoleńsk? Jakie są propozycje PiS odnośnie emerytur? Czy jest jakaś szansa na zmodernizowanie obecnego systemu sądownictwa? Proszę Państwa, najpierw musimy ustalić prawdę o Smoleńsku. Prawdę może ustalić tylko władza inna niż ta. No, ta jest wyraźnie zainteresowana w tym, żeby tej prawdy nie ustalono. Sądzę, że w ramach normalnego śledztwa i w ramach normalnej działalności międzynarodowej, przypominam, ostatnio ambasador amerykański zdeklarował, że oni mają informacje i są gotowi je przekazać. Sądzę, że do prawdy możemy dojść. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność Rosjan, no najpierw trzeba ustalić, czy ta odpowiedzialność rzeczywiście istnieje, no i w jakim stopniu istnieje. Jeżeli to ustalimy, no to w ramach prawa międzynarodowego będziemy wszystko, co jest możliwe do wyegzekwowania, egzekwować. Ale ja, proszę Państwa, chciałem jedną rzecz Państwu powiedzieć, bo to się dosyć często zdarza, szczególnie tam blisko granicy wschodniej. No tu już nie jest tak blisko, ale też nie tak daleko. Niektórzy próbują straszyć, no PiS dojdzie do władzy, to będzie wojna z Rosją. No, to proszę Państwa, nie będzie żadnej wojny z Rosją. Zapewniam Państwa, proszę się niczego nie obawiać. Nie będzie wojny z Rosją, natomiast będzie niewątpliwie próba wyjaśnienia tej tragedii. Jakie są szanse na zmianę w wymiarze sprawiedliwości? Jeżeli by było tak pięknie, że będziemy mogli zmienić konstytucję, to wtedy będzie to zadanie łatwe do wykonania i je na pewno wykonamy. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, będzie trudniejsze, ale też z całą pewnością różnymi metodami doprowadzimy do zmian, bo stan sądownictwa jest stanem zapaści. Ja mówiłem tu o szerokim kryzysie, no gdybym chciał go omawiać punkt po punkcie, musiałbym tu mówić przynajmniej 2 godziny. Więc tego nie mogłem zrobić, ale jest ciężki kryzys polskiego państwa, w tym ciężki kryzys polskiego sądownictwa, ponieważ sądownictwo jest tą ostatnią opoką państwa, wobec tego bardzo wpływa na nasze życie i muszą tutaj nastąpić zmiany i to bardzo daleko idące. Mam podstawy przypuszczać, że tu w tym województwie z sądownictwem jest naprawdę słabo. Nie wiem, czy Państwo podzielają ten pogląd, ale ja mam podstawy, żeby tak sądzić. Podzielamy. Bardzo wiele pytań pokrywa się w związku z tym. Ja jeszcze, już mnie poinformował Pan z biura organizacyjnego, że powinniśmy kończyć, Panie Premierze, zadawanie pytań.
więc pozwolę sobie jeszcze dwa ostatnie pytania. Jak pan po wygranych wyborach chce uratować Polskę od klęski, rządząc w koalicji, gdyż na pewno wygrana nie pozwoli rządzić PiS-owi w pojedynkę? No to już w pewnym sensie była odpowiedź na to pytanie. Kto powiedział, bo to jest taka ważna sprawa i to niestety często takie pytania padają także z prawej strony. A kto powiedział, że nam gdzieś, nie wiem, Pan Bóg nam postawił jakąś granicę? No mówiono na przykład w Elblągu, że no na pewno nie wygramy tych wyborów, bo przecież nie możemy zdobyć bezwzględnej większości. I mimo, że zrobiono obrzydliwy chwyt, te taśmy uruchomiono, co podniosło bardzo frekwencję, bo liczono, że jak będzie bardzo podniesiona frekwencja, bo była frekwencja wyższa niż w tych wyborach samorządowych pierwszych, tych niedodatkowych, tylko tych zasadniczych, to Prawo i Sprawiedliwość nie wygra. Wygrało, proszę Państwa. Nie ma tutaj żadnych takich ograniczeń. Oczywiście pod jednym warunkiem, że zwolennicy patriotyzmu, zwolennicy Polski niepodległej i demokratycznej będą wiedzieli, że nie należy marnować głosu na jakieś małe partie i partyjki, które często są po prostu przedsięwzięciami dywersyjnymi, tylko trzeba głosować na Prawo i Sprawiedliwość. I ostatnie pytanie, kogo pan zamianuje na ministra finansów? To było wtedy. Proszę Państwa, ja mogę powiedzieć tak, nie chcę w tej chwili przedstawiać składu rządu, ale my mamy w tej chwili na ministra finansów przynajmniej 3 dobre kandydatury. Jeszcze zobaczymy, kto z tych osób zostanie tym ministrem. 2 z tych osób mają tytuły profesorskie, 1 nie jest profesorem, ale bardzo sprawnym politykiem. Zobaczymy. Nie bójcie się, proszę Państwa, jeżeli chodzi o obsadę rządu i innych wysokich stanowisk. Większy problem, i tutaj jest potrzeba wielkiej mobilizacji społecznej i odwagi stawiania na tych młodych wykształconych, którzy dzisiaj często nie mają pracy, jest jeżeli chodzi o obsady dyrektorów departamentów, wicedyrektorów, także tu w województwach, bo tam jest często bardzo dużo zła i to trzeba zmienić. I tu ja wam obiecuję, proszę Państwa, jedną rzecz, odwagę, że pójdziemy odważnie, że będziemy zmieniać. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie premierze. Jeszcze chciałem zapowiedzieć, że dziękuję, proszę Państwa, i cóż, 8 września będziemy chociaż ten jeden kamień wyrzucać. Przypominam, pan senator Pupa, nasz kandydat. A później może się uda szybko ten kamień z pleców zrzucić i pójdziemy do przodu. No może się uda zrobić te wcześniejsze wybory. Powinniśmy sobie tego życzyć. Do zwycięstwa, proszę Państwa. Do widzenia. Panie premierze, jeszcze samorządowcy miejscy, pan przewodniczący Rady Miejskiej, pan Stanisław Leski, pan burmistrz Paweł Wolicki chcieli wręczyć statuetkę świętej Jadwigi, patronki miasta. W polityce Prawa i Sprawiedliwości dużo mówi się również o polityce prorodzinnej, o wsparciu rodzin. Panie prezesie, wszystkiego dobrego. Niech to się powiedzie uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest szczególnie miły prezent i drogi, bo jest to patronka Dębicy, ale moja mama też była Jadwiga. Straciłem ją niedawno, także serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Panie premierze, jest jeszcze prośba od uczestników dzisiejszego spotkania, jeśli to możliwe, żeby można było zrobić kilka pamiątkowych zdjęć z panem premierem. Nie wiem, czy... Dobrze, bardzo prosimy. Bo pana premiera jeszcze czeka wyjazd na Plac Solidarności, gdzie zostaną złożone wiązanki i przy krzyżu na Plac Solidarności, przy krzyżu Solidarności.